Witam Państwa w programie Studio Lato. Dzisiaj porozmawiamy o motywacji, o tym jak się zmotywować do tego, żeby zdrowiej żyć i będziemy rozmawiać z żywym przykładem takiego podejścia. Do życia, czyli z Adamem Dobrzyńskim. Państwo mogą go kojarzyć z naszej anteny. Często występuje jako barman z radami różnymi, dzisiaj w innej roli. Dzień dobry. Cześć. Miło mi, że zaprosiłeś mnie do tego programu. Jesteś dużym, wielkim facetem i w którymś momencie chyba zdecydowałeś, że trzeba coś zrobić ze swoją wagą. Pamiętasz ten moment? Oczywiście znaczy, tak, ogólnie temat jest, że ja nie zauważyłem pewnego rodzaju, że zacząłem nabierać notorycznie kilogramy, bo ponieważ zawsze miałem akurat to podejście, że nie miałem problemu ze sobą jako powiedzmy człowiekiem i powiedzmy byłem doceniałem siebie za pewnego rodzaju wartości merytoryczne, które mam w głowie i nie zauważyłem, że coś chciałem, zaczęło się dziać nie tak. Jednak głównym takim determinantem, który też sprawił, że... Cokolwiek zacząłem zmieniać w swoim życiu, jest moja partnerka i moja druga połówka, jaka jest moja kochana Ines, która też powiedziała mi, hej. Coś się zaczyna dziać, no i w tym momencie trzeba coś zacząć działać. No, pokazała mi, że jednak są te diametralne różnice, chociażby po samych zdjęciach, które, gdzie wiem, jak ja wyglądałem jeszcze powiedzmy kilka lat temu, a jak sukcesywnie zaczynałem nabierać kilogramy. Też między innymi zachęciła mnie do tego, abym skonsultował swoje żywienie z profesjonalną dietetyczką, no i też zaczął uprawiać jakąkolwiek aktywność fizyczną. Niekoniecznie na początku zacząłem od tego, co tutaj może widzimy w studiu, czyli kików, czyli nordic walking, zaczynałem między nimi biegać, chciałem też znaleźć czas na różnego rodzaju aktywności związane chociażby z siłownią, ale nie potrafiłem tego pogodzić z szeregiem obowiązków, które miałem w ciągu dnia. Kiki są w tym momencie tym rozwiązaniem, które też między innymi Ines mi zainspirowała, żebym zaczął tą aktywność. Gdzie początkowo tak estetycznie do nich podchodziłem, bo mi się kojarzyło ze starszymi paniami, które chodzą z kijami i robią to w sposób nieumiejętny. A po czasie okazało się, że to jest turboaktywność dla mnie z różnych względów. No właśnie, powiedziałeś, że próbowałeś biegać, chodzić na siłownię, a jednak wybrałeś kijki. Jakie to były główne powody? Że akurat kijki. Co wyglądało to w ten sposób, że jeżeli chodzi o wyprawę, chociażby na basen czy na siłownię, to jest kupa czasu, którą muszę poświęcić, chociażby na samą podróż, przebranie się, zrobienie treningu, ogarnięcie się, czy powiedzmy, chociażby prysznić na samej siłowni, powrót, więc to jest dużo czasu, którego potencjalnie ja nie mam. Dlaczego? Ponieważ pracuję na etacie w tygodniu, dodatkowo weekendami zamieniam się w barmana i też pracuję. Oprócz tego, że spełniam się zawodowo i weekendami, i w tygodniu, też mam dziecko, któremu też chcę poświęcić odpowiednią dawkę czasu, żeby było wiadomo, że jednak mój syn ma ojca. No i też różnego rodzaju z nim aktywności zrobić, więc o tyle było dla mnie problematyczne, żeby pogodzić to z innymi aktywnościami. Jeżeli chodzi o bieganie, no jednak jak nabrałem masę kilogramów, bo ważyłem już praktycznie 162 kg, więc to jest kupa kilogramów, które dźwigały moje kości, no jednak to nie jest zbyt dobre dla moich stawów, było dość ciężko. Potrafiłem się zmusić do tego, aby przebiec kilka kilometrów bez zatrzymania się, było to bardzo. Męczące i dla mojego serca, i dla stawów odczuwałem bóle w kolanach, no a kije są, że tak powiem, takim trochę narzędziem pośrednim. Akurat one aktywizują bardzo dużą grupę mięśniową, bo potrafią do 90% mięśni w naszym ciele, jeżeli chodzimy z kijami w sposób umiejętny. Zacząłem zgłębiać to z czasem. Jak pierwszy raz poszedłem na kiki. I zobaczyłem, że wracam z tego treningu, czuję lekkie zmęczenie, ale to nie jest coś takiego, że ja nie chciałbym wyjść znowu. Czyli mogłem na przykład następnego dnia albo na kolejny dni wyruszyć z kijami na kolejne kilometry, robić te dłuższe dystanse, ale aż tak się nie męczyć, czyli powiedzmy nie miało takiego sprzężenia zwrotnego, że to było negatywne u mnie. No i z biegiem, że tak powiem, jak szedłem w las, to zacząłem zgłębiać, jak ta technika powinna być, bo jest dużo elementów, na które trzeba zwr tak, zwrócić wiele, uwagę. Tak, wiele osób kupuje kiki, ale ciągnie je za sobą, i yy, 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 to po prostu nie przynosi żadnych efektów. Efektów. Trzeba robić to technicznie dobrze. Tak, tu wchodzi o odpowiednie wypuszczanie kija. To muszą być odpowiednie kije, między innymi takie, jak tutaj widać e, u nas w studiu. Jest to odpowiednia rączka, odpowiednia rękawiczka, która trzyma. To nie są kije trekkingowe, takie autonomiczne, powiedzmy, jak do dłoni. No i druga kwestia, sam proces, żeby to nie było ruch e, z łokcia, bo wtedy zabieramy, to musi być ruch z barku, muszą być plecy wyprostowane. Bardziej czujemy też plecy e, i dolne partie, więc w tym momencie te mięśnie pracują. I widzę, jak to są zmiany przy kolejnych kontroler dietetyczny, że jednak ja nabieram tej masy mięśniowej, jeżeli chodzi o sam ruch, nawet na kijach. No i to też, jak można spojrzeć w badania, sam ruch na kijach też jest bardzo zbliżony do biegania, ale dodatkowo nam bardziej aktywizuje plecy, mm -hmm. co było dla mnie kluczowe, zwłaszcza, że przez e, pracę na etacie dużo siedzę przy biurku i rozwiązuję różnego rodzaju kwestie mailowe, telefoniczne, więc ja już zaczynałem odczuwać bóle pleców, które ustąpiły jak za dotknięciem magicznej różdżki dzięki właśnie dwójkom mm -hmm. A jeżeli ktoś chciałby poznać tak Technikę. To w koszalinie są takie grupy, które, na przykład, wokół wodnej doliny chodzą. Można śmiało przejść do nich. Tak, zgadzam się. Ja też czasami uczęszczam na takie spotkania, chociażby do wychodzy z kijami u nas w koszelinie, do którą prowadzi akurat Marzena Tkaczyk. No i też zauważyłem, że mimo tego, że zacząłem zgłębiać wiedzę stricte internetową, obczerwiając, że tak powiem, różnego rodzaju filmiki i rzeczy, które są dostępne w internecie, tam naprawdę można znaleźć dużo wiedzy, to jednak można było znaleźć kilka kwestii, które mógłbym jeszcze poprawić w tej technice, aby ona była bardziej efektywna i bardziej czerpać z każdego wyjścia z treningu większą moc do tego, aby to zrobić lepiej, bo jednak oceni nas żywy instruktor który wyłapie te mikrobłędy, błędy, ponieważ no jednak ludzie jesteśmy z natury leniwi i szukamy takich drobnych ułatwień. Nie zawsze sami to wychaczymy, jeżeli idziemy sami na taki tręk. Jednak ja zawsze rekomenduję, że jeżeli chcesz to zacząć robić dobrze, to można pójść na taką grupę, umówić się wcześniej, powiedzieć, że na przykład nie masz kij, to taka pani instruktor, jak chociażby Marzena, z, wychodzę z kijami, zabierze ze sobą przykładowe takie e, regulowane kiki, które będą dopasowane odpowiednio do wzrostu, no i też powie, gdzie można to kupić, ewentualnie zawsze można udać się do jednego z naszych sklepów, gdzie też są dostępne takie powiedzmy mierniki, jak to dopasować do wzrostu. Zawsze mm -hmm. można do mnie na, chociażby napisać, to też podpowiem cokolwiek, jak zacząć. E, tak, to już wiemy, że wybrałeś swoją aktywność i są to kijki. Robisz to regularnie, ale też połączyłeś to z dietą i z konsultacją fachowca, czyli dietetyka i to tak, żebyś polecił osobom, które już decydują się na redukcję, na dbanie o swoją sylwetkę. Ja właśnie się śmieję do mojej dietetyczki, że byłem bardzo tu wielkim sceptykiem odnośnie, że tak powiem, współpracy z profesjonalnym dietetykiem, ponieważ ja jestem taka trochę w samosia i ja wszystko chcę zrobić sam. Sam będę dbał, jeżeli ja po prostu o to nie zadbam, no to nic z tego nie będzie. Okazało się, że jednak konsultacje dietetyczne są bardzo be, kluczowe, chociażby dla mnie, ponieważ dobrać dietę w sposób indywidualny jest bardzo, że tak powiem, ważne do siebie, do swojego trybu życia, do tego, ile kilogramów mamy, jak. Świadomie przeprowadzać ten proces sedukcji, ponieważ jeżeli chodzi o zasób internetu i dostępność tych wszystkich, tak zwanych gotowców, które znajdują się w necie, no to możemy wybrać coś, co nie pasuje do nas z różnego rodzaju względów, bo możemy mieć różnego rodzaju uczulenia, insulinooporność, jakieś problemy związane z Hashimoto i innymi wieloma rzeczami, a też możemy dobrać tą dietę do tego, jak my lubimy jeść, a niekoniecznie, jak nam pokazuje jadłospis. Druga kwestia, okazało się, że kiedy poszedłem na konsultację dietetyczną, no to w tym momencie okazało się, że naprawdę bardzo dużo mogę jeść i paradoksalnie ja powinienem więcej jeść niż powiedzmy się głodzić, bo im bardziej bym się głodził, tym Zostawiałbym więcej tłuszczu, który powinienem przepalić, bo organizm nie był odpowiednio dożywiony, odpowiednia dawka kalorii, odpowiednie zbalansowanie, jeśli chodzi o poszczególne rzeczy. Teraz próbuję, że tak powiem, bardziej intuicyjnie robić, ale tak czy inaczej co miesiąc chodzę do mojej dietetyczki, sprawdzać analizę składu ciała, widzieć jakie procesy zaszły w kolejnych miesiącach z prostego względu, bo chcę trzymać rękę na pulsie i kontrolować wyniki, które chcę dowozić w kolejnym miesiącu. Wspomniałeś, mm -hmm. że weekendy spędzasz za barem. A to powoduje, że no, w, pra w pracy jesteś właśnie w nocy, a przy diecie, przy redukcji wagi, przy zdrowym trybie życia bardzo ważny właśnie jest sen. Tak, to jest jeden z takich moich bolączek, jeśli chodzi o samą regenerację w całym tym procesie. O tym też rozmawiam chociażby z moją dietetyczką, sam zacząłem zgłębiać wiedzę w tym aspekcie, jak właśnie regeneracja jest jednym z bardziej ważniejszych elementów samego procesu redukcji. Bo oprócz tego, że możemy jeść dobrze, możemy, że tak powiedzmy, więcej się ruszać, to nasz organizm może nie chcieć nas do końca słuchać, ponieważ nie będziemy wypoczęci. No i u mnie też pojawił się taki problem, że kiedy wróciłem na bar w taki troszeczkę bardziej intensywny sposób. No to już organizm tak nie chce zrzucać tych kilogramów, bo brakuje mu tego snu. Zacząłem zgłębiać wiedzę, zaczą zobaczyłem, że to wpływa na zmiany hormonalne związane z greliną, z leptyną. Grelina to jest hormon, który odpowiada za to, że po prostu mamy większe łaknienie i nie czujemy sytości, po prostu możemy więcej przemycać, więcej kalorii z różnego rodzaju produktów, a leptyna nie daje nam tego, tej blokady, że hej, już tobie wystarczy, ty się najadłeś, tylko po prostu będziesz cały czas e, dalej e, sięgał po kolejną, powiedzmy, jakieś tam ciasteczko czy coś. E, innego, aby po prostu Coś zjeść, bo nie, nie, po prostu się nie najadłeś. No I to powoduje, że paradoksalnie możemy przyjmować w ciągu dnia 300-500 kalorii więcej, co w tygodniu to już robi się naprawdę tak. wielką bombą zegarową. No i możesz wylać się wielką ilością tłuszczu, co mnie też spotkało, bo też się nie wysypiałem, bo było małe dziecko, bo była praca, była druga praca. No i też chociażby, co kluczowe jest chociażby w momencie, kiedy nie pracuję w ciągu dnia, a pracuję w nocy, to też dostałem uwagę na to, że powinienem nawet o 24, kiedy jestem w pracy za barem, mały posiłek, a nie że przychodzę na powiedzmy 18-19 i nie jem nic do rana. To jest właśnie też taki, powiedzmy, strzał w kolano, który ja mogę zafundować swojemu organizmowi. Mm -hmm. e I czy zauważyłeś już e efekty? E powiedziałeś, że maksymalnie było prawie 160. Jak to wygląda teraz? Nie, było ponad 160 kg, rzuciłem około 20. Eee, to jeszcze nie jest może pełne 20, bo te wahania nastąpiły odnośnie właśnie związane z procesem chociażby regeneracji, no i pewnie przemycaniem kilku rzeczy, czy też nieodpowiednim odżywianiu się, bo teraz byłem powiedzmy na urlopie, więc trochę więcej sobie pozwoliłem, zrobiłem sobie taki urlop o stricte diety, ale też e, to też chciałbym zaznaczyć, że by podchodzić do kwestii diety nie jako powiedzmy takiego przymusu, obowiązku, że to jest stricte dieta, tylko to jest zmiana nawyków i ja pracuję nad tą zmianą e, nawyków. Ja zrzuciłem tak jak mówię około 20 kg w tym momencie, więc ja ważę ponad 140 jeszcze w tym momencie. Plan oczywiście jest taki, żeby zrzucić jeszcze z 30 z 30... Może 40, zobaczymy. Też nabrać trochę więcej masy mięśniowej, ale właśnie nie poddawać się no i cały czas konsekwentnie, wiesz, realizując wytyczne, czy też w konsultacji z moją dietetyczką, czy swoje własne zamierzenia. No to życzę Ci konsekwencji, i tego, żeby, żeby to wszystko się udało. Dzisiaj moim i Państwa gościem był Adam Dobrzyński, który opowiedział o swoim podejściu do życia, do zdrowego życia, co i też oczywiście Państwu polecamy. Dziękuję bardzo. Bardzo. Dziękuję bardzo. Przyjemność.